Okej, rozpoczynamy wycieczkę. Pierwszy punkt to jest największy targ. Taki bazar ze świeżymi produktami, warzywa, owoce, różne świeże inne produkty. Zobaczymy, co tam się dzieje. A w międzyczasie, jeżeli chodzi o takie pierwsze wrażenia, ludzie bardzo otwarci, rozmowni. Jechaliśmy może z 5 minut pociągiem. Już i tak poznaliśmy dwie osoby, interesowały się, gdzie jedziemy, co robimy, czy nam mogą jakoś pomóc. Także bardzo fajna sprawa. Druga rzecz to bardzo dużo psów. Masa ludzi ma tutaj własne pieski. Także super, ja uwielbiam zwierzęta, bardzo mi się to podoba. Tak wygląda karob przed zmieleniem. Mój pierwszy falafel w Izraelu. Podobno bardzo dobre, zobaczymy. W Krakowie nie odważyłem się gdzieś falafela, do tej pory jadłem parę razy. Dobre w Berlinie i na targach w Łodzi Ekologicznej był facet, nie pamiętam skąd. Ale też robił rewelacyjne falafele. No i domowe. Zjadłem prawdziwy hummus, jestem jeszcze w szoku. Smakował troszeczkę inaczej niż się spodziewałem. Chociaż pod koniec już troszeczkę bardziej, jutro zrobię drugie podejście, więc będzie bardziej wiarygodne odczucie. Na razie nie będę się wypowiadać, powiem tylko, że był dużo bardziej gorzki niż się spodziewałem. Było w nim prawdopodobnie dużo więcej tahiny niż w mojej wersji. Ale nie zniechęcam się jeszcze do pewnych smaków, tak jak do wina trzeba dojrzeć. Podejrzewam, że z hummusem jest podobnie. Pierwsze wrażenia, fajnie, ciepło. Jest godzina 22, chodzę sobie w bluzie, ale równie dobrze mógłbym jej nie mieć, jest naprawdę przyjemnie. Byliśmy chwilę nad morzem, na plaży. Można się poopalać, ale woda jeszcze nie jest tak ciepła, żeby się kąpać, chociaż sporo osób to robi. Jutro albo pojutrze planujemy praktycznie 3-godzinną wycieczkę na rowerach, także zobaczcie troszeczkę miasta. Potem jedziemy do Jerozolimy, jedziemy też nad Morze Martwe. Jutro będziemy też zwiedzać kolejny targ ze świeżymi produktami. I to chyba na tyle, co będzie dalej, to zobaczymy. To jest taki troszeczkę też urlop, więc troszeczkę spontanicznych decyzji.